Ale co? Jaruzelski wystąpił, znowu cud w Oławie, znowu zamieszanie, znowu ZOMO, znowu to. I już się narobił bałagan. A przecież można było to wykorzystać w jakiś sposób, nie? To jest taka historia, że jednemu z działkowiczów podczas podwiązywania pomidorów ukazała się Matka Boska. Moja mama mówiła, że kiedyś to będzie uznane. Mama nie dożyła. Czy to było uznane, czy niedoznane, bo jeszcze jak mama mówiła, że to jest prawda i że będzie cud uznany, to jeszcze nie było tych zabudowli tam. Cała Polska zaczęła przyjeżdżać. Po prostu, nie wiem, czy nie wierzono generałowi, nie można się było dostać na działkę. Takie ogromne tłumy, to jak mi po kilkadziesiąt tysięcy osób. Na tego Domańskiego, że on tu te zgromadzenie organizuje, nakładali mandaty, kolegia, ale co się okazuje, ludzie mu uwierzyli, składali się, składali pieniądze. Ja kiedyś z Domańskim Kaziem pracowałem w ZNTK-u, nie? To był człowiek, dobry człowiek. Jego zatrudniali, a może inaczej, przerzucali na najgorsze roboty. Jakiegoś lakiernika, chodził cały taki w tych lakierach. On nigdy nie stawiał jakiegoś oporu, bo był człowiekiem dobrym. Jak szczęśliwa Polska cała, że Maryja zaufała, w Oławie skromnej altanie przyszła z nieba śliczna Pani. Tu Matka Boska swe łaski sieje, dla Polski daje wielkie nadzieje. Tu modlił się Pan Domański i otrzymał wielkie łaski. Z milionów wybrała Jego Syna Najlepszego. Ja znam taką panią, ona nie chodziła i ja ją pamiętam, jak ona włóczyła, miała dwie kule pod pachy i włóczyła za sobą nogi. A razu pewnego właśnie patrzę, ona idzie chodnikiem na własnych nogach, a te kule niesie w ręce, więc wtedy jak ją zobaczyłam, że ona nie ciągnie tych nóg za sobą, tylko idzie właśnie z działek wracała, to wtedy mówię, no jednak jest cud, jednak są uzdrowienia. Słownie cena 150 zł. Za 150 zł, co można było wtedy kupić? Dwie kasety.